Dzień dobry. Pan Roman zażył potrójną dawkę magnezu znanej firmy przed kolejnym wyjazdem po świeże, chrupiące pieczywa na zagraniczne... za niemiecką zagraniczną, zagraniczną granicę. Po to zażył... Uwaga, światło. Dobra, jest kawa. A żeby się nie denerwować na adeptów sztuki piekarnictwa, którzy nie wiedzą, co mają kupić zacnego na placach zagranicznych. W ogóle jest 3:15. Pan Roman nie wie, czy iść biegać, czy otworzyć kolejny czteropak, czy jakkolwiek się zachowywać, ale pan Romek wie jedno. Będzie piękny dzień. Na niebie są gwiazdy. Uwaga. Otwiera furtkę. Patrzy. A pana kierowcy jeszcze nie ma w tych ciemnościach. Ma jeszcze minutę czasu na to, aby dotrzeć na punkt zbiórki pod haciendą szwagra. Tak na marginesie sytuacja nie jest łatwa, bo idzie wiosna i zapotrzebowanie na pieczywo jest ogromne. Dlatego zaiste powiadam wam, z tego coś się może urodzić. Miasto śpi, latarnia czuwa, pan Roman jest z wami. Cześć. Śpijcie spokojnie. Element romantyczny o poranku. Przed świtem. Jest romantycznie? Za 15:06, pan kierowca jest zadowolony. Jedziemy dalej. Jedna wakacja. Obuwie pana kierowcy. No, znacie całą zimę w tych samych chodzie. Twardziel. Niestety, znów ma z mają. Godzina. No to jedziemy za nimi, podążamy śladem chłopaków. Szybka kontrola z trzepaniem samochodu. Pan kierowca, bardzo dobrze mi dowód oddali. Szybkie trzepanie. Po kontroli i weryfikacji wszystko jest ok. Papierosów nie ma. Dobrze, po co fitki nie zajmowali? Daj to nagrać jeszcze. Chcieliśmy kupić od policji Passata napędem na cztery koła, ale po prostu go nie chcieli sprzedać. Zwyczajnie, bo w tym malowaniu jeszcze kolega nie ma. A kolega z Lublina kolekcjonuje Passaty w tej budzie właśnie. Bardzo ładnie, mówi, że good machine odpalił. Dla mnie wszystko gra. Panie kierowco, ognia. Byliśmy się w dupnej korek, jedziemy objazdem i się okazuje, że... Chyba taki znak. Nic, przygody są dzisiaj duże. Jakiś cwany liz o poranku. Dzisiaj dzień nie jest łatwy, bo nie dość, że kontrola celnej policji, to jeszcze jedziemy objazdem takim z panem kierowcą, jego bułką. Ale jest uroczo. Prawdopodobnie tu żyć już nie będziemy, obyśmy nie musieli tu już przyjeżdżać, bo trochę nam to spowalnia robotę. Ale wspaniała okolica. Placu żadnego po drodze niestety. Pierwsza ostatnia, która lubi facetów z wąsami, a druga, która lubi facetów bez wąsów. Za 2 minuty godzina wysła. No to jedziemy za nimi, podążamy śladem chłopaków. Szybka kontrola z trzepaniem samochodu. Pan kierowca, bardzo dobrze mi dowód oddali. Szybkie trzepanie. Po kontroli i weryfikacji wszystko jest ok. Papierosów nie ma. Dobrze, po co fitki nie zajmowali? Daj to nagrać jeszcze. Chcieliśmy kupić od policji Passata napędem na cztery koła, ale po prostu go nie chcieli sprzedać. Zwyczajnie, bo w tym malowaniu jeszcze kolega nie ma. A kolega z Lublina kolekcjonuje Passaty w tej budzie właśnie. Bardzo ładnie, mówi, że good machine odpalił. Dla mnie wszystko gra. Panie kierowco, ognia. Byliśmy się w dupnej korek, jedziemy objazdem i się okazuje, że...
taki znak. Nic. Przygody są dzisiaj duże. Jakieś cwanyli z poranku. Dzisiaj dzień nie jest łatwy, bo nie dość, że kontrola celnej policji, to jeszcze jedziemy objazdem takim z panem kierowcą, jego bułką. Ale jest uroczo. Prawdopodobnie tu w życiu już nie będziemy, obyśmy nie musieli tu już przyjeżdżać, bo trochę nam to spowalnia robotę. Ale wspaniała okolica. Placu żadnego po drodze niestety. Chyba ci to potrafią na wietrze zarobić. Dobra, mamy pół godzinki opóźnienia. Nie jest łatwo, jak się okazuje, być panem Romanem. Dzień dobry, mili moi. Muszę trzymać się poręczy, bo mi się tu wszystko poupierdziela. Pan Romek przed wyjazdem wczorajszym, nie wiem, kiedy to poleci, pewnie jutro rano, przed wyjazdem wtorkowym po świeże pieczywo, pecle, rogale, strucle nawet, nie wiem, czy znacie wyraz strucla. Czasami się mówi na takie heblowate bryki, że to strucla straszna. Ale prawdziwe wypieki. Pan Roman, mając na uwadze to, co się działo na ostatnich wyjazdach, jakie grupy młodych piekarzy jechały, żeby zakupić zacne towary piekarnicze, rzecz jasna, nawpierdzielał się pan Roman magnezu dla wyluzowania, relaksu i spokoju. I pan Roman luźno jechał sobie w autku, ślinka ciekła, pan Roman wszystko miał w nosie. Jednak na miejscu okazało się, że wczoraj, czyli 2 kwietnia, dzień po prima prilisie, dniu żartu, dowcipu i kąsania kawałami, okazało się, że wczorajsza grupa, panowie, wszystkich ściskam serdecznie, zachowywaliście się jak nienormalni. Jak można kupić 12 samochodów? Jak można kupić 12 samochodów? I to takich samochodów. Ten magnes na mnie działał, byłem wyluzowany totalnie, jak po ziołach z Holandii. Ale 12 aut na kwotę ponad 60 tysięcy euro. Ja sobie to później policzę, bo to są dobre tematy. Na pierwszym placu, gratulacje, najnowszy Passat, 16 rok. A jaka cena? Kurde, ja kiedyś będę bogatym Niemcem, czy tam nawet kimkolwiek, to takiego Passata kupię, łokcia wypierniczę, zażyję magnes, będę czerpał emeryturę z ZUS-u w kwocie 324 zł miesięcznie, będę żył jak lord. Ale to już niedługo. Oby jak najpóźniej, że z tego ZUS-u. Haha, gdyż młody pan Romek jest cały czas duchem. Kolejny zakup BMW, trójeczka w 6 czy w 7 roku, na pełnym wypasie. Parconików, ksenonów, nawigacji, guzików, dzyndzli. Cena jest. To plac pierwszy. Mogę coś pogubić, bo byliśmy na... przepraszam, chrypka. A propos pogody. Wczoraj cwancyś stopni, 22 stopnie, my w t-shirtach na placach. Modni się tacy. Na kolejnych placach... Ja to muszę wszystko z filmów później wyciągnę sobie, bo się pogubiłem, co się kupiło wczoraj. Kolejny plac, tylko dwa na pierwszym? Poszliśmy na pierwszy, na drugi plac. Na kolejnym placu nic się nie wydarzyło, ale biegania było sporo. Właśnie pogubiłem się, co jest jeszcze kupione, bo coś mi tego mało jak na 12. A! Na drugim placu pani Mirek Monachium, oklaski. Dla córki, Verso, w benzynie, w 7 roku, w automacie według życzenia. Wspaniale. Cena nie tania, ale auto jakże mocno zacne. Piękne i błyszczące. I go tu z prawej. Dobra. Czyli na drugim placu coś poszło jednak. Plac kolejny, niedaleko. Nabyto Audi z 2008 roku. B8. Szklany daszek, parkowniki przód, tył. Big Xenon skrętny. Jakiś radar chyba, czy to jakiś tempomat aktywny, takie wiecie, coś tam się wyświetlało. Skórka grzana. Tempomacik, nawigacja, pełne wyposażenie w Audiku, 2008 rok,
październik, ale jaka cena. Kółko 18 cali, ale jaka cena. W manualnej szóstce. Nabyto, na pierwszym placu jeszcze przecież Astra GTC. W piątym roku w benzynce 90-konna. Dwie rysy. Pierwszy lakier. Ale jaka cena. Czarna. Bez alufelki, ale jaka cena. Mili moi, wracając jeszcze do samochodów następnych, Seat Altea, 13 rok. Ale jaka cena w benzynce. Ford. Jakże się to nazywa ten Ford? O kurde, bramę otworzyli. Jakże się ten Ford nazywa? Taki biały. Focus chyba, Fiesta, Focus. 13 rok. Ale jaka cena. Nawigacja, parktronik, przód, tył, tylko lakierowany prawy przedni błotnik. Na 180 mikrokilogramów. Ale jaka cena. Proszę Państwa, tuż obok stoi, dwa rządki dalej, klasy B Mercedes. W tej nowszej budzie, jakiś to może być rok. 12, 13. Ale jaka cena. Nawigacja taka, wiecie, tutaj na sztort. Piękne, alufelka. Za płotem tuż Golf 7, rok 15 w kombiku. Daszek na szkle, inne bajery. Ale kradzione te auta, czy co? Co tam jeszcze obcy nabyli, bo już się pogubiłem, zbyt dużo wymieniłem. Słuchajcie, i jeszcze padło co? Insignia, 11 rok, grudzień, dokładnie 23 grudnia. Przed Wigilią, o szlak, pewnie jakiś mecz. Przed Wigilią okazuje się, zbudowali insygnię dla pana szanownego, który nabył Mercedesa B-klasy, a mówi, wezmę jeszcze żonie. Taka fantazja. I tam sobie łokcia wystawił, lekle. Fota, później mieliśmy radość z tej fotki, że czerwona kurtka, pozdro. Naprawdę panowie wczorajszych piekarzy młodych pozdrawiam szczególnie mocno, bo takich ludzi nam potrzeba. Cały czas wesoło, bez spiny, bez nerwa, z uśmiechem. Cały czas fajnie coś się działo. Kurka wodna. Spokojnie, luz. Pan Roman, wiadomo, na tabletkach. Na tabletkach z magnezu firmy Solgar działają uspokajająco. Tylko regularne branie. Nie ma, że dziś weźmiesz 3, jutro zapomnisz, pojutrze zapomnisz, potem znowu 2. Nie nadgonisz. To musi być w organizmie. I co? Insignia przytulona, ale kurde, 11 rok, jaka cena. Pazat. Dziewczynka w futrze. A modnisia taka. Jadę, blondy, jadę, stój. Ujde. Blondi, ale co tu się w ogóle dzieje. Ej, słuchajcie jeszcze. I to Mondeo z zeszłego tygodnia, z 14 roku, nikt nie kupił. Szwagier pana Romka już się na niego czaił. Ale okazuje się, że nasi wzięli. Panowie, skąd wy takie Audi w ogóle macie? Takie A6 z 17 roku. No gratulacje. I to Mondeo padło. Gdyby nie padło, to pan Roman w konwersie Titanium, co wam zagadał? Fotel do przeprania prawy. Automat Titanium, ksenony, schrony, kondony, dwie żony. Żona jedna. I kurde, wczoraj to był piękny dzień. Chciałem podziękować ekipom, które robiły sobie z panem Romkiem zdjęcie, żeby było widać dobrze kucyk, bo dla szwagra, dla żony, dla teściowej. I chciałem podziękować panom z placu, którzy przybiegli. Panie Zaremski, błagamy, smycze. Ja zawsze, Zaremski zawsze ma siatkę. Siatkę ze smyczami i naklejkami. Zawsze jestem przygotowany. Naklejki również, także robota musi iść. Wczorajszy dzień uważam za bardzo udany. I gdyby takie bandy, takie grupy, takie ekipy jeździły co tydzień, to świat byłby piękniejszy dla was i dla tych sprzedawców opalonych. Dziękuję pięknie za rozmowę. Śledźcie ten mój tajny kanał regularnie. Teraz się pójdę, ogarnę, zobaczę na kiedy i kto jest zapisany, żeby znowu jechać, zaczerpnąć pełnymi garściami, przepraszam, koza, garściami, jak wspominałem, z tych libańsko-niemieckich placy. Serdeczne pozdro. Chciałem do pana kierowcy dwa słowa. Panie kierowco, dobra robota.
Dziękuję za przewózkę, podwózkę i bezwypadkowość. A! Czekajcie, będzie też moment, jak kupujemy, a chcemy. Najpierw mijamy granicę, na sześciu łopa, kanapki, wiadomo, tu. Jest zwykle za granicą Passat, zielono, biały, col policaj, policja celna. My dalej te kanapki sobie tam chrum chrum, patrzymy, lusterka z Passat stoi, myślimy, a nie będą nas ścigali tam, czy nie wiem co, wiecie, ośmiu chłopa, bus, obciążony wszyscy, tylko może przemyt narkotyków. Nie mijając 3 minuty, zrównuje się z nami, spojrzenia przychylne w kierunku naszego busa, a my zajeżdżają za nas, zaremski kamerka, tak wiecie, za kurteczki, żeby nie było, że nagrywa oficjalnie. Follow me! Podążamy za nimi. Policaj, col, kontrolę. Zajeżdżamy po znanym ślimaku, gdzie już byliśmy kilkukrotnie, jako znani przemytnicy i hochsztaplerzy. Panowie mówią, otwierają hangar, a tam rentgen taki jak na lotniskach. Kurde, myślimy, albo do goła, czy co? Cigaretę przemyten? Pytają. Nie, nawet tylko pan kierowca jara namiętnie papierochy, ale nie przemycamy. Proszę zabrać wszystkie rzeczy osobiste. Fu, do auta. Szafki, skrytki. Proszę teraz na kontrolę plecaki. Taka, wiecie, jak na lotnisku, ta z rentgenem, taśma, a tam kanapka, bidon ze sterydami, kawa, cukierki, dropsy, bułka z szynką, wszystko na rentgenie. Papiery! Sprawdzają papiery, dobra. Ale grupa pazernych kupujących, jaka była wczoraj, już wypatrzyła tego Passata biało-zielonego i pozdrawiam Lublin. Lublin jako znany kupujący Passaty na okolice lublińskie. Do tego celnego Passata Highline czy zwykła wersja? Pyta. A gdzie wy jedziecie, pyta policjant? A po auta jedziemy do Berlina. A kurde, to się sytuacja rozluźniła. To tylko Passata ile chcecie? Pytają chłopcy. Nie możemy sprzedać, mówią celni policjanci. O, ja pierdykam. I tak prawie kupiliśmy, mam nagrane, jak prawie kupiliśmy tego Passata w naklejkach biało-zielonych z sibiradiami, z tymi łączami w środku. Idę do roboty, bo coś muszę w końcu zarobić. Powiem wam, bardzo fajny dzień wczoraj spędziłem. Dziękuję wam, wszystkiego dobrego, pozdrowienia. Piątek znowu jedziemy, za 3 dni, kiedy ja się wyśpię. Cześć. A, pozdro 600, a nawet 700. A, na pierwszym placu jeszcze Fiat Sedici. W 2008 roku na 4 kółka napędzany padł. Także kurde, właśnie mi się przypomniało. Wszystkiego dobrego. Lecę dalej.